na pewno Ania z Zielonego Wzgórza i serial Ania, nie Anna. Może troszeczkę Jane Austen, trochę Louisa Alcott i jej Małe Kobietki. Także Jerzycjada Małgorzaty Musierowicz, Lucy Montgomery. Wszystko to złożone w jedno tworzy moją trylogię sercowską i jest nią wypełniona. Tytuł tak naprawdę wyjaśnia się dopiero w epilogu, ale tak ogólnie mówiąc, jest to jedna z zasad, które obowiązują w żółtym liceum. A tytuł przyszedł mi do głowy, bo stwierdziłam w sumie czemu by nie. W szkołach zawsze są jakieś regulaminy, a taka zasada może być intrygująca i też nie zdradza za wiele czytelnikowi, tylko on sam musi się dowiedzieć, dlaczego w żółtym liceum nie powinno się całować pod kapliczką. Jestem straszną estetką i po prostu lubię, jak imię ładnie brzmi i jak ma jakieś znaczenie. Każda z postaci, której nadaje imię, nie ma go przypadkowo. Jeśli mamy na przykład Józefa, jego imię znaczy opiekun i odpowiada to poniekąd charakterowi, jaki posiada Józef. Faustyna znaczy szczęśliwy i odpowiada temu, jaka na ogół jest Faustyna, szczęśliwa, wnosząca radość i dobro wszędzie. Każdy z bohaterów, a także jego nazwisko, ma jakieś znaczenie i jeśli ktoś je odnajdzie, bardzo dużo o nim samym się dowie. Tak, moi czytelnicy śmieją się, że przy czytaniu trylogii sercowskiej trzeba patrzeć na każdą kursywę, bo są one szczególnie ważne. Jeśli tekst zapisany jest właśnie przy pomocy kursywy, to najpewniej powróci w przyszłości albo ma jakiś znaczący wpływ na nią. Też zapisane są tam najważniejsze słowa i po prostu to, co najbardziej dotyka bohaterów. Kursywa jest troszkę takim pstryczkiem, który sprawia, że czytelnik bierze wdech, na chwilę się zatrzymuje i myśli: matko, to chyba było ważne. Tak, były sceny, po których płakałam, były sceny, po których się trzęsłam i nie mogłam wysiedzieć i po prostu musiałam zrobić sobie przerwę, bo były one dla mnie tak wielkim bagażem emocjonalnym. Moi bohaterowie, choć mają ze mnie bardzo dużo, to też bardzo się ode mnie różnią i wybory, które podejmują, są nieraz dla mnie bardzo trudne. I dowiadywanie się o pewnych rzeczach, zdobywanie researchu na ten temat i widzenie pewnych rzeczy, a później ich opisywanie bardzo silnie na mnie wpływa i wpływa też na czytelników. I są sceny, na których szczerze płakałam i których może nie żałuję, ale wiem, że ich wydźwięk jest tak mocny, że mnie samą i moich czytelników to porusza i takie sceny bardzo długo się później pamiętam. Przede wszystkim chciałabym, żeby istnieli i żeby każda z moich czytelniczek mogła mieć takiego Józka Jarosowskiego w swoim życiu, a każdy chłopak znalazł taką Faustynę Świt. Chciałabym po prostu powiedzieć im, że jestem z nich niesamowicie dumna, z drogi, którą przeszło każde z nich i że mimo, że czasem robi im bardzo pod górkę, to kocham ich niesamowicie i oni też sami przez swoje życia zmienili moje życie. Pomysł tak naprawdę miał dwa źródła. Pierwsze to było zadanie na mój stopień harcerski, a drugie fakt, że codziennie mijałam kapliczkę przy swoim liceum. I kiedy połączyłam te dwa fakty, powstała kapliczka, nie cały się pod kapliczką. I sercowo było miasteczkiem, które już kiedyś pojawiło się w jednej z moich nieopublikowanych prac i żal było mi go nie wykorzystać. Chciałam, żeby trafiło do serc, zgodnie ze swoją nazwą. I mam nadzieję, że ci, którzy przeczytają, będą mieli sercowo w swoich sercach. Nazwa miasteczka pochodzi od słowa serce i końcówki, którą dodaje się w języku polskim do nazw miejscowości. Poza tym jest w trylogii rozpisana z tym cała legenda powstania sercowa. No i serce jako tako odgrywa ogromną rolę dla bohaterów. Nie tylko przez fakt obecności kardiochirurgii w fabule powieści, ale przez wzgląd na to, że oni wszystko czują swoimi sercami. Miej serce i patrzaj w serce, to właśnie są bohaterowie trylogii sercowskiej. Nie jest łatwo pisać o Panu Bogu. Jest to temat, którego ja na początku też bardzo się bałam. Ale później
mogę powiedzieć, że dostałam w tym pewną lekkość i czułam, że to nie jest tylko moja zasługa, tylko że ktoś tam z góry czuwa nad tym, co robię. Modląc się przed pisaniem, czułam, że jest on realnie obecny w moich tekstach. Pisanie o Bogu dla młodzieży jest troszeczkę tak, jakby się chciało otworzyć restaurację przy fast foodzie. My chcemy mieć wszystko na szybko, a Bóg potrzebuje czasu, żeby przygotować wieczerzę. Ale kiedy już się na nią przyjdzie, to jest fantastyczne i tego nie da się opisać. I to zaspokaja nawet największy głód. Jest to trudne, ale myślę, że przy objęciu tego jakąś fabułą, bohaterami, bardzo przystojnymi niektórymi, da się trafić do serc młodych ludzi, którzy faktycznie tego Boga potrzebują. I pisząc trylogię sercowską czułam, że ludzie potrzebują tego Boga, potrzebują Jego obecności, potrzebują zapewnienia o tym, że są przez Niego kochani, potrzebują wiary, nadziei, miłości, miłości, która nigdy nie ustaje. I taką miłością jest Bóg i takiego chciałabym, żeby każdy, kto po to sięgnie, poznał kochającego Boga i pragnącego być z Nim. Imiona Faustyny i Józefa pochodzą od znaczeń tych imion. Faustyna, czyli szczęśliwy, i Józef, czyli opiekun. Ja uwielbiam świętego Józefa i byłam nim szalenie zafascynowana, kiedy zaczynałam pisać, bo początkowo Józef nie miał mieć tak na imię, ale później przeczytałam Cień Ojca, jeszcze zaczął się rok świętego Józefa, wszędzie było o nim głośno, stwierdziłam, kurczę, to jest ten moment, czas nazwać bohatera Józef. A Faustyna dlatego, że Faustyna Kowalska jest ogromną inspiracją, jest dla mnie źródłem wiedzy o miłosierdziu, źródłem takiego poznania tego, jak bardzo Bóg nas kocha. I żałowałam, że nie wzięłam ją na opiekunkę swojego imienia od bierzmowania, dlatego stwierdziłam, że trylogia będzie taką rekompensatą za brak Faustyny w moich imionach. Ojejku, tam jest dużo takich tekstów. Ci bohaterowie są w liceum, więc oni czasem nie kontrolują tego, co mówią. Ale jednym z takich tekstów, które pamiętam, jest taki moment w trylogii, kiedy oni wychodzą z drogi krzyżowej i jeden z bohaterów mówi do drugiej bohaterki: jesteś tak słodka, że mógłbym sobie ciebie odmówić w Wielkim Poście. Moją zdecydowanie ukochaną postacią jest Józef. Trochę dlatego, że chciałabym, żeby istniał, ale też dlatego, że jest mi bardzo bliski. Przez swoje rozterki, przez swoje wybory, przez to, co traci i co zyskuje. A zaraz obok niego jest Faustyna, która jest troszkę takim zwierciadłem mojego serca. Jest moją personifikacją zachwytu nad światem, zachwytu nad Bogiem. Faustyna jest faktycznie tą stworzoną na obraz i podobieństwo. Jest zakochana po prostu w tym wszystkim, co robi, w literaturze, w wierze. I kiedy piszę o niej, czuję się poniekąd tak, jakbym pisała o takiej lepszej wersji siebie, o takiej wersji, którą może chciałabym poznać, z którą mogłabym się zaprzyjaźnić. Za Józefa mogłabym wyjść. Myślę, że moje czytelniczki też się ze mną zgodzą, że za Józefa wszystkie mogłybyśmy wyjść. No ale niestety jest zajęty. Sercowo jest troszeczkę taką układanką ze wszystkich pięknych krajobrazów, jakie miałam okazję odwiedzić w Polsce. Jest taką mozaiką tych wszystkich wspomnień, pięknych miejsc, które tworzą nasz kraj. Ponieważ uwielbiam obserwować szczególnie małe miasteczka, nadmorskie tereny, górskie tereny, rzeki, lasy. I to właśnie wszystko tworzy Sercowo. To jest takie serce Polski. Tam znajduje się wszystko to, co ja kocham w tym kraju. A Żółte Liceum to poniekąd moje liceum, które znajduje się w środku Lasku Bielańskiego i które wspominam zawsze z takim ciepłem w sercu. W takim moim prywatnym sercowie właśnie jest to moje liceum Archutowskiego, w którym może nie przeżyłam takich przygód jak w kapliczce, ale które dało mi bardzo dużo dobra. Dużo wiary, nadziei, tej miłości i takiego poczucia, że oprócz uczniów na tych korytarzach był z nami Bóg i tego za nic w świecie bym nie oddała, a bardzo chciałam przekazać. I dla mojego liceum właśnie powstało Sercowo i Żółte Liceum. Ostatnio usłyszałam takie zdanie, że każdy z nas marzy o miłości na całe życie i ludzie nieświadomie tęsknią do niej. Jest to fundament tego, kim jesteśmy.
jesteśmy stworzeni z miłości i dla miłości. I myślę, że każdy z nas ma w sobie jakąś taką chęć, żeby przeżyć ten romans, żeby jego życie było trochę takim romansem. Dlatego czytamy i piszemy romanse i dlatego ja też napisałam ten, żeby ludzie czuli, że może być taka miłość i że nawet jeśli pozornie jej nie doświadczą, to mogą ją poczuć, kiedy tylko otworzą tę książkę i kiedy wejdą do sercowa, mogą poczuć się kochani. A kiedy czujemy się kochani i czujemy się sami ze sobą dobrze, to pozwalamy też innym się kochać. I to jest najcenniejsze w miłości, żeby pozwolić innym się kochać, ale przy tym też kochać samego siebie za to, co się robi i za to, kim się jest. I żeby ta miłość własna i do innych ludzi nigdy nie ustawała. Wydarzenia w Trylogii Sercowskiej są troszeczkę taką zbieraniną momentów i z mojego życia, z życia moich przyjaciół, z jakichś harcerskich wyjazdów, ale są też takimi urywkami rzeczy, które czytam. Kiedy czasami czytam jakąś lekturę na zajęcia, na swoje studia i podkreślam sobie ładne zdania, to potem one przeradzają się w sytuacje, w dialogi, w jakieś ciągi fabularne. Czasami wystarczy jeden wiersz albo jedna myśl, żeby stworzyć historię, żeby stworzyć bohatera. I to jest niesamowite, że tak naprawdę wszystko może być takim impulsem, który tworzy energię i który daje to światło, które później przelewa się właśnie na życie bohaterów. Tych cytatów jest tak dużo i tak wielu ich nie pamiętam, ale myślę, że taki bazowy cytat, który pojawia się chyba w każdej części, który tak naprawdę tworzy Trylogię Sercowską, to pory roku nie zmieniają się tak szybko. Tak samo jak ludzie i tak samo jak wszystko to, co nas otacza. I potrzeba czasem wiele czasu, żeby zrozumieć i siebie, i drugiego człowieka. Myślę, że właśnie te pory roku i ich zmiany wyznaczają to, jak biegnie akcja, ale też jak żyją ludzie. Że każdy z nas ma takie swoje wiosny i takie swoje zimy, jakieś radości i jakieś smutki, przymrozki i deszcze. I to jest coś, co jakoś tak głębiej we mnie siedzi, kiedy piszę kolejne rozdziały i kiedy czytam to, co już powstało. Tak, można. Sercowo tutaj należy do wydawnictwa Esprit i u nich można kupić bilet, żeby poznać ten świat, żeby zostać uczniem żółtego liceum, zakochać się w Józefie, zakochać się w Faustynie i poznać tego Boga, który tu jest i który czeka w tym sercowie, a tak naprawdę czeka w sercu każdego z nas, aż po prostu do niego przyjedziemy. Być może przez karty tej książki, być może przez chwile spędzone tylko z nim. To jest bilet do sercowa i myślę, że każdy z nas może go mieć, jeśli tylko zapragnie.